Każda gra ma jakieś funkcje. W naszym Amongu również są różnego rodzaju funkcje. Jednak najciekawsze są te sekretne. Te, które ułatwiają nam grę, te, które pomagają nam w samej rozgrywce, jak i po prostu też urozmaicają całą giereczkę. Jak to wszystko działa, to pokażę wam w tym oto materiale, także oglądajcie uważnie. No i pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapeczki w górę, to strzelicie ją teraz. Przy okazji, jak jesteście nowi na kanale, to strzelajcie suba oraz piszcie na dole w komentarzu, czy wy znacie jakieś inne sekretne funkcje w naszym Amongu, które nie zostały przedstawione w tym oto materiale. Zaczniemy sobie od podstawowej funkcji sekretnej, o której każdy powinien wiedzieć, a mianowicie, kiedy gramy sobie online'a i dołączymy sobie do publicznej gry, na przykład tutaj mam jakiegoś streampa, jest 2 na 10 graczy, no wbijemy sobie, ups, nie mogę, no cóż, to wbijemy sobie do kogoś innego, wbijemy sobie do Alexisa, wbijamy do takiego ziomeczka i patrzymy 3 na 8, ogólnie fajne lobby, fajni tutaj są gracze, no polubiłem te osoby, jednak niestety czasami się zdarzy, że was wywali. I co wtedy robicie? Cóż, szukacie nowej gry. Ale jest opcja, że możecie powrócić do tej gry klikając tą strzałeczkę. Jeżeli klikniecie tą strzałeczkę, powróci was do ostatniego lobby, w którym się znajdowaliście. Więc jeżeli gracie ze znajomymi i was wywali z lobby, dostaniecie crasha czy cokolwiek, to pamiętajcie, że klikając tą strzałeczkę możecie powrócić do starego lobby. Tak właśnie jest. Tylko pamiętajcie, że jeżeli to lobby jest pełne, to nie uda wam się dołączyć. I jeżeli gra już wystartowała, to tak samo nie uda wam się po prostu do takiego lobby dołączyć. A skoro już mowa o wielkich powrotach, no to niestety niedługo wracamy do szkoły, ponieważ kończą się ferie. Ale możemy powrócić w sumie w wielkim, wygodnym stylu. A jak wygodnie wrócić do szkoły? No cóż, na nowym fotelu. A jakie fotele są fajne? No te od Diablo, które są mega wygodne, a do tego wyglądają naprawdę przeepicko. Zresztą, sam kiedyś posiadałem nawet taki biały fotel, a obecnie posiadam ten, który również jest mega wygodny. Jeżeli jesteście nimi zainteresowani, to zerknijcie, pierwsza linijka opisu. Jak pewnie większość z was dobrze wie, dyskusje w naszym Amongu często są po prostu ciężkie i często trudno ustalić, kto jest owym impostorem. Dlatego też z pomocą przychodzi nam strona Among Us Notepad. Owa strona pomoże wam na pewno w 100%, ponieważ zawiera mapę The Skeld, Mira HQ i Polus, czyli wszystkie obecne mapy na chwilę obecną. Więc w takim wypadku, jeżeli gracie sobie na przykład The Skelda i jeżeli powie wam zielony, że był w magazynie, żółty powie wam w stołówce, że był, czerwony mówi, że był w górnym silniku, to wykorzystując te informacje przerzucacie sobie tutaj postacie na tą mapkę, także wiecie, gdzie kto był. I jeżeli wykryjecie, że jeden gościu powiedział, że był tu, drugi był tu, a trzeci był tu i ten nagle znalazł się tu, a zobaczył go gościu, będący tutaj, to możecie zauważyć, że owy gościu skorzystał z wenta, więc jest to taka bardzo przydatna funkcja. Na przykład tego damy sobie jeszcze tutaj, ten potwierdzi, dzięki czemu będziemy mogli sobie obczaić, kto gdzie dokładniej był na mapie. I do tego, na tej stronie możecie sobie pisać notatki, czyli na przykład możecie dać sobie tutaj niebieski jest podejrzany i żeby później pamiętać o tym, że wykonywał jakieś dziwne rzeczy, albo niebieski powiedział, że robił kabelki i ma teraz drugi etap jakiegoś zadania. I pamiętając te rzeczy, na przykład, że ma drugi etap jakiegoś zadania, patrzycie w gierce, czy rzeczywiście ten drugi etap zadania robi. Jeżeli nie, to korzystając z tych notatek możecie sobie zobaczyć. No, niebieski jest impostorem, dobra, trzeba go zgłosić. No i takiego niebieskiego bierzecie sobie tutaj do rączki i ściub wyrzucacie. No i taki niebieski po prostu sobie wtedy ginie, odpada z gry. Oczywiście tutaj macie jeszcze takie statystyki, że możecie sobie dawać wygrane, przegrane, tak dla zabawy. Oczywiście tutaj możecie dawać, kto jest niewinny, kto jest podejrzany, kto jest zły, lista celów oraz martwy, czyli lista celów to jest ogólnie jak gracie impostorem, to też wtedy można to wykorzystywać. Strona jest mega fajna, przydatna, linka do strony znajdziecie w opisie, więc możecie sobie ją oczywiście obczaić. Teraz przedstawię wam dwie sekretne funkcje związane z ustawieniami w naszej grze, także słuchajcie uważnie, bo są mega przydatne. Pierwsza z nich jest to oczywiście legalny wallhack, o którym mogliście już słyszeć, a mianowicie działa on tak, że jeżeli macie ustawione maksymalne ustawienia graficzne i zmniejszycie je na minimalne, zastosujecie, następnie ustawicie na maksymalne ponownie, to tutaj widzimy, że ktoś tam rzeczywiście stał, ponieważ uruchomił nam się taki wallhack. Także zobaczcie jeszcze raz, grafika max, dajemy na low, dajemy teraz na maxa i widać, że tam stał gościu, więc to jest taki legalny wallhack. Natomiast drugi trik z wykorzystaniem ustawień również jest mega przydatny, a dokładnie związany jest on z czasem odliczania. Jeżeli mamy zadania na
czas po prostu, na przykład tutaj trzeba czekać minutę, to możemy ten czas przyspieszyć. Jak przyspieszyć taki czas? Cóż, możemy sprawić, że będzie leciał ten czas dwa razy szybciej. Wchodząc w ustawienia, dając ustawienia graficzne na VSync off, następnie VSync on, w efekcie wszystko tu będzie się poruszało szybciej, co jest mega przydatne. W naszym Amongu, jak wiemy, życie no crewmate'a nie jest łatwe, ponieważ czyha na nas impostor. Jednak jak zapobiec w kilku procentach zmniejszyć szansę po prostu na to, że owy impostor nas zabije? Cóż, jak widzicie takie kamery, to przy kamerach rzadko impostor decyduje się na zabójstwo. No chyba, że są one wyłączone, tak jak w tej chwili. Teraz impostor bez problemu by mógł mnie zabić. Jednak jeżeli zauważyłby, że ta kamerka miga, to raczej by się bał mnie zabić, bo myślałby, że ktoś na tych kamerach jest. Rzeczywiście, zwykle ktoś na tych kamerach wtedy jest, jednak jest sposób na to, aby kamera świeciła się cały czas, a tak naprawdę, żeby po prostu w tym pokoju nikogo nie było. Jak to zrobić? Cóż, wystarczy wejść w kamery, następnie kiedy wejdziemy w kamery, wystarczy wywalić internet w telefonie, komputerze, zależy gdzie gracie, ewentualnie wyjść z gry, ale tak, że was musi no po prostu wyrzucić samemu, nie wychodzicie automatycznie, tylko musi was wyrzucić, no najlepiej przez właśnie utratę połączenia z internetem. I cóż, jest to dobre, ale żeby to wykorzystać sprawnie w grze, to najlepiej grać po prostu na dwóch kontach. Jeżeli jesteście na dwóch kontach w jednej giereczce, to na przykład na telefonie idziecie sobie tutaj na kamery, patrzycie, wychodzicie z tego telefonu, a na drugim urządzeniu, powiedzmy na komputerze, gracie sobie normalnie i w efekcie kamery cały czas się świecą. Zresztą sprawdzałem to wraz z Dexim na moim odcinku z Pogromców Mitów. Jak ktoś nie widział, linka macie w prawym górnym rogu ekranu. W tle oczywiście widzicie, jak to wyglądało. Na chwilę obecną wiele osób wyczekuje na nową mapę Airship w naszym Amongu. Jednak niestety tej mapy nie ma. Jednak, jeżeli chcecie mieć tą mapę jak najszybciej, szybciej niż inni gracze, to powinniście zaopatrzyć się w tą właśnie funkcję. A mianowicie, zarówno na Steamie, jak i na telefonie możemy zrobić coś takiego, że wejdziemy sobie w giereczki, następnie wejdziemy sobie w szczegóły tej gry, wbijemy sobie w bety i ustawimy sobie, standardowo macie non, ale zmieńcie sobie na publiczna beta, w efekcie wszystkie update'y, jak i nowa mapa będzie u was na koncie pierwsza. Na telefonie również musicie wejść sobie w ustawienia i tam wybrać sobie opcję, że chcecie mieć dostęp do publicznej bety i wtedy po prostu będziecie mieli nową mapę szybciej niż inni gracze, czyli na przykład jeżeli nowa mapa wyszłaby w piątek, no to wy możliwe, że już byście w środę na tej mapie grali, więc to jest spoko opcja, także pamiętajcie coś takiego ustawić, jeżeli chcecie mieć tą mapę jak najszybciej. Może i to nie jest do końca taką, powiedzmy, sekretną funkcją, ale jest funkcją bardzo przydatną. A mianowicie na wielu mapach, między innymi na naszym polusie, są miejscówki, na których można się po prostu schować. W efekcie, jak się schowałem w takie miejsca, nie widać nas. Tylko wtedy oczywiście musicie mieć postacie, najlepiej bez żadnych kapeluszy i tak dalej. Jak ja mam tu koronkę, no to koronka może lekko wystawać, ale tak to normalnie postaci naszej tu nie widać. Zresztą nawet tutaj koronkę ledwo co widać i na wielu takich mapach takie miejscówki można wykorzystać, żeby chować się przed impostorem, ale jeżeli jesteście impostorem i widzicie jakiegoś gracza, który przebiega powiedzmy w takim miejscu, to w takim miejscu jakby przebiegał, możecie zabić go bez problemu, ponieważ jeżeli go tu zabijecie, to ciała po prostu nie będzie widać, także pamiętajcie o tym i wykorzystujcie, a jak chcecie poznać więcej miejscówek, gdzie po prostu można się chować, to polecam mój odcinek z 10 kryjówek w Among Usie, linka również macie w prawym górnym rogu ekranu. Teraz też podstawię wam taką basic info, informację, która jest sekretna, ale odkryta już przez wielu graczy, a mianowicie kiedy dołączamy sobie do publicznego lobby, ogólnie kiedy dołączamy sobie do giereczki jakiejkolwiek, czy też tworzymy gierkę, kiedy jesteśmy po prostu w jakiejś grze i tylko niech mi tu się uda dołączyć do jakiejś gry. No co to ma być? Halo? Big Popa, no nie, no proszę tutaj i nie zawiedź mnie, no zawiadł, no nie, no nie, no Hodor, plosz, o jest Hodor, dobra. Hodor, 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 Hodor z gry o tron, normalnie Hodora mamy tutaj. Dobra, kiedy jesteście w zwykłej grze i będziecie sobie spamowali po prostu spację, kiedy będzie się zaczynała gra, kiedy będzie wszystko się po prostu ładowało, to jesteście w stanie skipnąć pokazywanie po prostu początkowe. Skipacie to wszystko, jestem impostorem. Ja to wszystko sobie skipnąłem w efekcie. Wszyscy są na środku, a ja mogę sobie stąd iść i oni tam sobie jeszcze stoją, a ja już sobie bezpiecznie od nich odszedłem. I dzięki temu, że udało mi się po prostu minąć to intro, to miałem po prostu zaoszczędzone te 2, 3, 4 sekundy, które po prostu miałem na... No, ten czas miałem po prostu na odejście. Dobra, to teraz zobaczymy, jak mi pójdzie na impostorze. Macie przyspieszoną wersję tego materiału. Zobaczymy, ile osób udało mi się tutaj zabić. O, mnie jeden frag! Oj, to było niebezpieczne!
Dobra, zreportowali, ale to nie byłem ja. To nie byłem ja. Hodor tutaj mnie zreportował, ale ja nie jestem podejrzany. I tym smutnym akcentem kończymy ten materiał, także dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Amonga na moim kanale. Przy okazji, jak chcecie sobie ze mną pograć w Amonga, to zapraszam na mojego Discorda. Linka do Discorda macie na dole w opisie. Na Discordzie dzieje się naprawdę dużo, także bum, bam, bam, bam. Tutaj mieliście wlot mojego Discorda, niesamowity. Musicie akceptować ogólnie regulamin, żeby widzieć na nim wszystkie kanały, więc serdecznie na niego zapraszam.